Słuchaj, bo ja sobie pomyślałam tak, dobrze się składa. Posłuchaj, byliśmy. Jezioro czyściliśmy z Dęboszem. Aha. Wyczyściliśmy morze. Tak. Z Olafem. Samolotem. Zwiedziliśmy budynek w miejscach, gdzie nikt go nie znał. Wiesz co, poszłabym gdzieś po ziemię. Kurde, pokopałabym, coś poszukałabym. A wiesz co? Nie, znaczy pod podróżnienie, ale akurat dzwonił do mnie, słuchaj, Przemek. Kołosowski. Ten o Templariusze? Tak. Chwaszczany, słuchaj, tam kopią. Coś znaleźli pod posadzką w kościele. W tej posadzką pod Templariusze? Pod Templariusze? Tak, kaplica Templariuszy chwaszczany. To co my tu jeszcze robimy? Jedziemy! Tak? Jedziemy! Teraz do życia budzi się, kiedy rozum w głowie mówi nie, kiedy wieczór walki wygiął się. Wielka przygoda czeka cię, w sakie chcę pusto, pić się chcę. Ja śledzę ciebie, a ty mnie. Do starych ruin wiedzie szlak, prowadzi nas zakonny brak. Więc jeśli z nami przeżyć chcesz, czy gole fajno, a chcę hej. Bilet do kina, szparko, tak dla porządku i pokrótce. Zakon Bogu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona powstał w roku 1118. Wówczas to Hugo de Payen wraz z innymi rycerzami ślubował bóstwo, posłuszeństwo oraz walkę w imię wiary. Mieli oni bronić pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej. Nazwa zakonu wywodzi się od słowa templu, co w języku łacińskim oznacza świątynię. Byli po prostu obrońcami świątyni w Ziemi Świętej. W roku 1147 papież nadał zakonowi symbol krzyża, który to czerwony krzyż nosili na swoich habitach. Od XIII wieku templariusze zakładali również swoje komandorie na terenie Polski. Na Pomorzu Zachodnim był to Bałcz, komandoria w Rurce, czy Tempelburg, czyli obecny Czaplinek, jak również w Chwarszczanach. I tam się dzisiaj właśnie udajemy, tak, do Chwarszczan. Upadek zakonu nastąpił 3 kwietnia 1312 roku. Wówczas to templariusze byli bardzo brutalnie przesłuchiwani. A sam wielki mistrz zakonu, de Molay, spłonął na stosie. O co chodziło? Chodziło o to, że król Francji był bardzo mocno zadłużony, był dłużnikiem zakonu templariuszy. Zobaczymy, co nas czeka w Warszawie.
świątynia, przed którą stoimy, jest tak zwanym obiektem orientowanym, to znaczy prezbiterium jest wysunięte w kierunku wschodu. Patrzy ono na Jeruzalem. W ogóle cała kaplica, jej bryła, nawiązuje do, że tak powiem, widoku, jaki sobie wymyślili średniowieczni mieszkańcy Europy, który ukazywał Jerozolimę. Dwie kolumny, tak, zdjęcia, tak zwieńczone kopulastymi pokrywami. Drodzy Państwo, świątynia długa na ponad 20 metrów, szeroka na ponad 10, była przypuszczalnie centrum, w którym templariusze składowali swoje relikwie, swoje skarby. Oni przywozili między innymi z Ziemi Świętej dziesiątki gwoździ z krzyża Chrystusa i inne. Generalnie ruch pielgrzymkowy w średniowiecznej Europie był kapitalnym biznesem. Oni się na tym bogacili. W tej chwili przystąpiliśmy do prac pod kierownictwem doktora Przemka Kołosowskiego. Staramy się dostać pod posadzkę w tymże kościele, zobaczyć, czy coś nam po rycerzach zakonnych pozostało. A tak czuję na sobie, z tyłu na plecach, oddech historii. Tak, pod kaplicą przechadza się jeden z nich. Templariusz Jörg von Ammen. Jörg, twoja rodzina, jako jedna z niewielu, przetrwała pogrom dokonanych przez króla Francji, przez Filipa IV Pięknego. Tak? Który był zadłużony u twoich przodków, tak? Oczywiście tak, tylko nie do końca. Byliśmy zawsze zwane beneficjantów zakonu templariuszy i różne rzeczy z nimi czyniliśmy, ale nasze stanowisko w tamtych czasach było za wysoko, żeby nas po prostu szczegółowo skierować na stosję. A kim byli twoi przodkowie? To jest to do końca nierozwiązane. Niektórzy dokumenty skasują na stanowisko hrabia, niektórzy dokumenty skasują na stanowisko duce Lotharingiae, to znaczy księdze Lotharingii. Tylko że w Lotharingii czasami było księdze wielu i właśnie bijali się o tego, co ma najwięcej prawa. Ale brali twoi przodkowie udział w misjach pokojowych do Ziemi Świętej? Oczywiście, oczywiście. Mój potężny przodków Everhartus de Ambele, który jest opisany u mnicha, który pisał niektóre rzeczy historyczne jako fabula, opisał o Militi Eduardu de Ambele i opisał tak zwaną fabulę, taką legendę, jak na przykład na plece demona podróżył Everhartus do różnych tych miejsc, na którym on walczył. A wasze posiadłości były w samej Lotharingii? Nie tylko wyłącznie, bo wiemy, że na przykład z Prabanciami, to znaczy z księstwo Prabant, brał udział w różnych trzech bitwach przeciwko księstwo Kleve, księstwo Julia Cenzis, to znaczy Jülich, nie księstwo, przepraszam, hrabstwa Julia Cenzis. I więc znajdujemy go w wyprawach krzyżactwa do ziemi greckiej po Łacinie. W jakim to było okresie? 1200 coś, to właśnie... To czyli ty tego nie pamiętasz za bardzo. To jest historia grecka, jak na przykład wszystko szło do strony Konstantynopy i w Grecji, które poprzednio było prawosławnych wojara, stworzyli zwane królestwo po łacinie. To znaczy odmienili to po prostu na prawa rzymską zachodnią. A powiedz mi, czy jakieś dokumenty takie przetrwałe, bo jakieś akty nadania, tak? Bo z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, że tak powiem, co prawda, byliśmy już troszkę po alkoholu, ale wspominałeś o nadaniach i o tych kwotach, które tobie w tej chwili Unia Europejska jest winna, tak? Tak, mniej więcej, ale
To zostawmy. Zostawmy na inny odcinek, tak? Tak. Słuchaj, to ja myślę do ciebie jedno pytanie, słuchaj, bo widzę, świetnie mówisz po polsku, tak? My mamy też swój język, który jest, no, wydaje mi się, pięknym językiem, tak? Powiedz, jak jest po niemiecku motyl? Schmetterling. Wy wszystko spieprzycie, nawet z taką piękną nazwą. Motylka. Zęby się zawsze zachowują, bo to jest ostatni element. Kości trzeba delikatnie podważać. Długie mogą się złamać. Tu jest uchwyt, antaba, przymocowana do blachy, która ma przymocowana do trumny. Kto tu chce poeksplorować sobie takie rozkładające się kosteczki? Mogę ja. Możesz, ale to jak nie wiesz, to pytaj się Roberta, jak to robisz. Tak, tak. Miednica cała w rozkładzie. Kości przed włożeniem do kartonu. Kości do kartonu wkładamy. Trzeba oczyścić trochę z tej ziemi. Załóż rękawiczki gumowe. Ja tam nie jestem obrzydliwy, ale widzę, że tu jest mokro i są na pewno jakieś grzyby. Lepiej nie złapać. Zielona patyna, czyli było coś miedzianego, to uległo rozłożeniu. Albo jest jeszcze. No, można tutaj pinpointerem też poćwiczyć. Start! Trzeba trochę tą posadzkę uwolnić. Tak, uwolnić. Zdjęcie robić. No, mamy tu ślady po kafelkach, tak, starych, po kaflach. Czyli zeszliśmy, ile tych centymetrów jest? 20 centymetrów pod posadzkę i mamy... Bo to był kiedyś oryginalny poziom przemysłowy, nie? Tak, tam mieliśmy wczoraj. Tak, mamy do czynienia z długą posadzką, tą wcześniejszą. Tam, no, tam chyba było na tej samej głębokości. Czekaj, teraz ja patrzę tą pięzlę. Delikatnie. Szkło witrażowe. Daję to z grubsza. I tutaj widać... Ewidentnie, że to jest z witraża, tak? On nie jest równo przeciętny, nie ma kątów prostych, tak? Tylko jest pięknie podocinane. Kiedyś szkło witrażowe było łączone w ten sposób, że były takie szprosiki wykonane z ołowiu, tak? I łączone było ołowiem. I tutaj jeszcze widać ten tlenek ołowiu, który jest na granicy szkła. On łączył fragment z fragmentem. Dlatego jak armie wkraczały na wrogie terytorium, a tutaj też była przecież bitwa pod Sarbinowem, słynna w tym miejscu tutaj, tak? To pierwsze co wybijali okna, żeby nakraść ołów, żeby wlać w kokilki po przetopieniu, tak? Wykonać z nich kule muszkietowe. To wybijano, tak, to wybijano okna, tak? Ja podejrzewam, że tego kościoła również nie oszczędzili Rosjanie, którzy tutaj stali w XVIII wieku. Pięknie zachowany fragment szkła witrażowego. Natomiast tutaj w podłodze są dokładnie ślady po tych kaflach, tak? Widać te zarysy, jak one przylegały. Tu był jeden. O, w tym miejscu był drugi. O, właśnie. Tak. Może uda nam się znaleźć całe. Bo one też jak właśnie... kładzione, nie? Tak, one były tak kładzione. Tak. Nie prostopadle do ołtarza, do nawy głównej, tylko w kar. To po nich chodzili templariusze, po tych kapelkach.
jest kolor naczynka, tak? Malusieńki, szkliwione, szkliwie w kolorze miodowym, w takie brązowe pasy. I po wewnętrznej stronie widać. Tylko tam. Ukształtowanie struktury wewnętrznej brzuszca naczynia. Taki drobiazg, a cieszy. Troszkę kafelków udało nam się zebrać. Słuchajcie, one są jeszcze średniowieczne. Także przypuszczalnie chodzili po nich ci, którzy byli wznieśli te świątynie, czyli templariusze. Są to kwadratowe kafle. Zwróćcie uwagę, że są tak charakterystycznie wcięte, co Sławek zauważył, tak? W dół, tak w formie trapezu, ich przekrój wygląda, tak? Że jak się położyło, to one się świetnie zasklepiły, tak? Zaprawa oczywiście wapienna. I słuchajcie, i o, na przykład na tej jeszcze widać fragmenty, proszę spojrzeć, szkliwienia, tak? Widać szkliwie. Co by świadczyć mogło o tym, że one całe były tutaj, przynajmniej po tej stronie, która miała znaleźć się pod stopą templariusza, były również szkliwione. Zresztą te fragmenty szkliwienia zachowały się na przykład tutaj, o, na tymże kafelku, tak? Również widać. Czarne, czarne szkliwienie, tak? I są jego fragmenty na kaflu. Później, no, setki lat użytkowania, wierni wchodzili do tej kaplicy i szkliwie się wytarło. Były układane tak, jak widać, o, w ten sposób. A tu mamy takie narożnikowe, słuchajcie. O, w połowie, że tak powiem, połowa tychże kwadratowych. Tak, takie trójkątne. Przy trumnie, na którą natrafiliśmy, około 1,70 m pod posadzką, oczywiście szkielet był pochowany w trumnie. Trumna się nie zachowała, materiał organiczny uległ zniszczeniu, całe drewno przepadło, tylko był jego zarys w strukturze gruntu. Natomiast zachowały się uchwyty trumienne, tak jak widać, taki ażurowy na przykład. To jest akurat z tego, że tak powiem, z tej wąskiej części zakończenia trumny. Pozostałe były po bokach, uchwyty takie w formie wygiętej liry. I konsultowałem się w międzyczasie z doktorem Markiem Kołyszko i pan Marek poinformował, że tak według jego wiedzy one są datowane na, można je datować na koniec XVII, początek XVIII wieku. Wspólnymi siłami odkryliśmy negatyw tej posadzki jeszcze gotyckiej, tak z XIII wieku. Na nie były układane kafle. Zobaczcie, one świetnie odcisnęły tutaj, widać doskonale, tak? One były w ten sposób ułożone, jeden przy drugim, tak? Doskonale pasują. Te kafle żeśmy znaleźli troszkę wyżej, tak? W tej warstwie tutaj, tak? One były zmieszane razem z piaskiem, który stanowił urobek, my go odrzuciliśmy później. Ja myślę, że trzeba byłoby poprosić Sławka, żeby swoim sprzętem sprawdził, czy nie ma jakiegoś sygnału pod tą posadzką, a później Przemek powiedział tak, żeby kopać się głębiej. Sławek! Tak? Pozwól. Mógłbyś się przejść? Oczywiście. I nie wykluczamy, że mamy, słuchajcie, kolejną posadzkę romańską tym razem, tak? Tutaj widać jakieś takie przebarwienia czerwone, tak? Jako cegły. Widać również zaprawę, prawda? Tak? Natomiast też ciekawostkę tutaj Sławek z Jorkiem zapisał, że tak? Tak, tak, to jest tutaj w tym miejscu. Jork, weź mi. No, dalej. Tak, wzdłuż mi. O, tu od niej wchodzi. Natomiast tu jest koniec. Tak, to jest poprzedni wkoł. I potem, no to jak ściągniemy to, najwyżej go przytniemy i zobaczymy, czy to jest sód, czy to nie jest sód.
A to uległo spaleniu. A to uległo spaleniu. Uległo spaleniu w jakichś innych okolicznościach. Albo to, jak nie będzie żadnych węgli, to uległo rozłożeniu i ma podobny wygląd. No tak. Tylko nie ma tam żadnych węgielków. No bo to zobaczymy, bo na razie wygląda, jakby się to spaliło. Ale to może być negatyw. A tutaj przyglądajcie się, czy są węgle. To może być spalone. Na pewno jest odszane. Jest, temperatura. A to jest kurde, moim zdaniem sensacja, zobacz. Będą się też czego pewne rzeczy popisywać, czyli na przykład ten. Kwestie tej spalenizny, nie? I tej wyprażonej gliny. Czy to były tylko takie koła leżące na tym, czy w tym coś było? Teraz to było jedno wyprażenie. Tutaj? Tak. A tam było, a to było tutaj, to się rozlewało tutaj. Ale zobacz. No a tu w tym momencie jest wybrane, bo mamy ten grób. Taka jest moja koncepcja. Natomiast no to może być posadzka pierwszej kaplicy, chociaż jest nierówna, ale ona mogła, bo to jest, mogło tu siąść w wielu miejscach. Nie, bo tu trochę wygląda, jakby to jeszcze była podstawa pod ten wcześniejszy, pod tą wcześniejszą posadzkę. Jeżeli to jest jakaś posadzka wcześniejsza, no to... No to musiała być prosta. Mamy odsłonięty przypuszczalnie, dopiero zabytki nam mogą potwierdzić te teorie, jeżeli rozkopiemy to dalej, ale przypuszczalnie bruk pierwotnego kościoła, tego romańskiego, który tutaj powstał, czyli takie mamy polskie Pompeje. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten wkop, tak, tutaj już była podłoga ta gotycka, która była na tej, którą teraz widzimy, tak? On był wykonany wtórnie. Później, przypuszczalnie mamy pochówek. Natomiast cegły, jak widać, tutaj jest taki murek, one zakręcają w prawo. Czyli mamy katakumbę grobową, przypuszczalnie właśnie ewangelicką, czyli późniejszą, tak. Wchodzimy głębiej i sprawdzamy, tak, czy potwierdzi nam się, że mamy do czynienia z podłogą romańskiego kościoła. Najważniejsze, ładne doczyszczenie. Zaraz, o, coś tu można. Nie, kamień. Zaraz będzie rysował to wszystko. O. Co tu mamy? O, wytopek, zobaczcie. Jaki ładny, piękny wytopek. Chyba szkliwie to by się zgadzało, bo tutaj były też kultura i Łużycka, ale później też okres Rzymu. Do woreczka już mamy jakieś dwa elementy, nawet wyszła nam kość, tak? Jeśli okres Rzymu, jeżeli to będzie pierwszy, drugi wiek naszej ery, to mamy z tego okresu coś tutaj jest, i trzeba na każdy element zwracać uwagę, żeby nam nic nie umknęło, słuchajcie. Doktor Przemek, o, mamy, zobaczcie. Następny wytopek, tak, to będzie, może się dokopiemy do dymarki. A to jeszcze Przemek Kołosowski musi to wszystko potwierdzić. O. Ale duży kawał, zobaczcie. Kawał brzuszca naczynia, tak? Znam takie. To będzie najprawdopodobniej rzeczywiście ten pierwszy, drugi wiek naszej ery. Ale spójrzcie, czyli tak naprawdę to by potwierdzało, że ta podłoga, którą tu widzimy, ten bruk, jest to po tym pierwszym romańskim kościele. Nic pod spodem nie mamy po tumtariuszach. Oni posadowili swoją świątynię na wcześniejszej kulturze, tak? Na tej właśnie z pierwszego, przypuszczalnie drugiego wieku naszej ery. Zobaczymy, co tu jeszcze będzie. Umówiłem się. Przemek, ty ściągam 3 centymetry jeszcze. Dobrze. Pan,
pan archeolog cały czas mnie nadzoruje. Słuchajcie, że mnie nie poniosło, bo emocji, kamyczek. Emocji co nie miara? Nie, no to jest źródło mocy. Może robić. Taki był na Górze Chełmskiej, taki jest na Wawelu ponoć, tak. Są takie też. Na Wawelu, w Falszczanach to co chwilę się słyszy o nowych. Pojawiają się jak grzyby po deszczu. Źródło mocy jest tam, gdzie my jesteśmy. Źródło mocy. Co one? Czemu one tak? Czemu je na przykład zostawiłeś w tym? No bo one wychodzą tutaj. Bo tak mu intuicja podpowiadała. No bo są kamienie, które są generalnie widać przez kogoś ułożone w jakimś celu, tak? No bo nie sądzę, żeby tak sobie wpadły wszystkie razem w jedno miejsce, w jedną kubkę. Kamienie generalnie pozostawiłem dlatego, że kiedy odsłaniałem cały profil, szedłem w jedną warstwę, tak? Bo tak się robi, tak? Jedna warstwa. Czyli najpierw gracką ściąganie, później pędzelkowanie, żeby ładnie wyczyścić. Jest pięknie w tej chwili wyczyszczone. Sam wyczyściłem, tak? Pięknie. No a te kamienie wchodzą w te warstwy, tak? Czyli no, nie mogą ich wyciągnąć, bo wtedy wszedłem w warstwę jeszcze niższą, do której będziemy się dokopywać. One po prostu wystają z tej warstwy, do której się dokopywaliśmy. Tym brukiem, nie? Tak. Może też głębiej gdzieś tu. Nie leciało tak po prostu, jak to. Idziemy obejrzeć na zewnątrz. Ta ziemia jest taka czarna z powodu dużej ilości jakiejś organiki, która tutaj była, tak? Albo węgiel drzewny, tak? Albo jeszcze coś innego. Tak, ta ziemia, tutaj ja grzebię, odsłania kolejne warstwy. Kolega ze sprzętem wchodzi, badają, ale oprócz tego jeszcze ta ziemia, którą za chwileczkę wyrzucę z tego wykopu, będzie badana przez kolegę, oczywiście tam detektorem metali. Czy czegoś nie pominęliśmy? Jeżeli mamy 2000 lat, może jakiś wędrowiec, jakiś handlarz z południa, tak, w drodze wymiany międzyplemiennej dostarczył monetę rzymską, a nóż wyskoczy. To jest właśnie negatyw jakiegoś słupa z okresu nowożytnego. I dobrze to widać po tym, że mamy tam cegły i kamienie. I to wszystko się sypało po rozłożeniu tego drewna, a pewnie jest to słup po tym pierwszym zachowanym, którego elementy odkryliśmy, pierwszym chórze zbudowanym z drewna. Takich słupów, takie negatywy tutaj odkryliśmy wcześniej. I on od góry przebija, dobrze widać na profilu, dobrze było widać wyżej, jak ściągnęliśmy te pierwsze warstwy. On przebijał się przez wszystkie warstwy, czyli obiekt najmłodszy, który niszczy wszystko, co starsze. A w jego zasypisku są i jakieś tam starsze skorupki, i kamienie, i fragmenty cegieł nowożytnych. Także materiał różnorodny, ale najmłodszy właśnie pochodzi z okresu nowożytnego. Wchodzimy na jedną spośród dwóch wież kościelnych. To jest to wieża obronna. Schody są tak kręcone, żeby uciekający w razie napaści templariusz mógł bronić się przed nacierającym z dołu. On się bronił prawą ręką, dlatego jest ten kierunek skrętu schodów. Druga wieża jest wieżą pustą. Doszukano się na samej górze mocowań po dawnych belkach. Przypuszczalnie tej drugiej znajdował się ich skarbiec. Miejsce, w którym templariusze deponowali swoje tajne dokumenty.
tutaj na niektórych schodkach, te schody są takie, każdy z schodków składa się z dwóch cegieł. Jak widać, one mają tutaj takie zaokrąglenie, później są wypracowane w formie trójkątnej. I zobaczcie, tu jest jedna cegła, tu jest cegła druga. Natomiast środek niektórych z nich jest specjalnie wycięty w formie krzyża. I mamy tym sposobem znaki pozostawione po templariuszach. Są to cegły ewidentnie gotyckie. XIII wiek, z czasu budowy tego kościoła. Tak? Dochodzimy już na szczyt wieży. Dobrze. Słuchaj. Ostrożnie. I zobacz tutaj, co mamy. Spójrz do góry. Na samej górze mamy sklepienie kopuły wieży. Przepięknie to wygląda, ale są również wnęki, jak widać. Tutaj można? Tak. Tak, widzisz? O, są wnęki. Tak. Szły tutaj najprawdopodobniej belki. Są ewidentnie wnęki po belkach. Tak? I wyżej też tutaj. Tak. Też są. Tylko te już były cieńsze. I kolejne. Wchodzimy dalej. Jesteśmy na strychu. O. O, i wejście ze strychu do drzwi prowadzące do dzwonnicy. Możemy tutaj wyjrzeć i zobaczyć, jaki widok roztaczał się przed tym templariuszami. Oczywiście nie było wtedy tego traktora, który stoi w tle nad stawem. Widzieli rzekę Myśle, która właśnie tamtędy przepływa. Się do wieży południowo-zachodniej. Wchodzimy. Zobaczcie, mamy dwa takie same murki, które się przewężają ku wejściu. Tak? Dalej stopnie, które prowadzą na górę. Tak? Ale co mamy tutaj ciekawego? Zobaczcie. Tutaj, jakby można było Cię prosić, zobacz, są schody. Widzimy te schody od spodu. Tak? Widać, tak, są te schody, one schodzą, schodzą i w tym momencie, zobaczcie, jest tutaj już zamurowane, jest ścianka, tak, nie widzimy tutaj dalej tych schodów, które się kręcą tutaj, które wywijają w dół, tak, i sądzę, tak mi się wydaje, że ta część może być domurowana. Mało tego, zobaczcie na te cegły tutaj, ta cegła jest specjalnie docięta łukowato, czy nie było tutaj, w tym miejscu, wejścia, które zostało zamurowane w dół. I co jeszcze, na co należałoby zwrócić jeszcze uwagę? Zobaczcie tutaj. Na dole jest przypuszczalnie kolejny schodek, ale już nie tak jak te prowadzący w górę, tylko schodek, który będzie wiódł w dół. Mało tego. Te cegły zostały też wtórnie domurowane. Dlaczego tak sądzę? Zobaczcie. Wszędzie cegła jest na zakładkę, tak? Są fugi, tak? I cegła na zakładkę. Tutaj tej zakładki nie ma. Jest jedno proste wcięcie, tak? Ta cegła nie idzie dalej. Ona była obcięta jak te pozostałe, tak? Tak? Jest ten narożnik. To zostało wtórnie domurowane i najprawdopodobniej na schodku. Oczywiście na zbadanie tego miejsca zabrakło czasu. Także ścianka i badanie wieży musi poczekać na nas kolejny przyjazd. Myślę, że pojawimy się w Chwarszanach wkrótce.
Mm-hmm.